Intel told me my next target was Dr. Gunter Kreidel, an expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy. We believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility, where the other three scientists were waiting. I'd identified a point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. Naturally, the area was defended. I'd expect nothing less. Ohojo wam wszystkim, ja jestem na wideo.pl, a to jest ponownie... zapomniałem tytuł. Sniper Elite V2. Tym razem konwój Schöneberga. Jakoś tak, nie wiem jak się czyta. Schön, jakieś tam, że... Tak, u się czytał jako U, a jako tak Schön. Czy jakoś tak, Schön. Cele, przedostać się do punktu kontrolnego. Mamy przedostać się z... Nie, stąd chyba zaczynamy, gdzieś tutaj mam się przedostać, albo tutaj zaczynamy i tu mamy się... Nie wiem, zobaczymy. Tu jest zaznaczony gracz. Cele, punkt nawigacyjny, punkt obserwacyjny, aha, dobra. No to dobra, jakoś mniej więcej ogarniamy. Uzbrojenie, bo tu można jeszcze z uzbrojeniem patrzeć, o tym zapomniałem już. Także, tak na razie, mogę MP40 albo Thompsona, ogólnie wolę Thompsona, Colt. Pistolet z tłumikiem, ja wolę tłumik w razie czego. Miny są tutaj, to jest bardzo dobre. Najlepiej od razu pułapki sobie wezmę, one są bardzo fajne, pamiętam. Grałem na multi, to zawsze tylko je brałem. Więc nie ma co przedłużać gierki. Zaczynajmy. Okej, fajny start widzę. Już na start widzę Niemca. Czekajcie, rzucimy tam kamieniem gdzieś. O! Patrzcie, Dawid Sneaky Peaky. Okej, okay, i to jest jeden z powodów, dlaczego lubię tłumiki. Kaszelek. Dobra. Jak widzicie, tam jest dwóch. Przydałoby się ich jeszcze zdjąć, ale... No nie mogę jako snajper, tylko muszę... Ujmę. W ten sposób. Już mnie znaleźli, żal. Dobra, nic się nie stało. Tylko najgorsze jest to, że już mnie wyczaili. Poszukajmy tych znajdzie, jak one często się tutaj gdzieś są. W takich miejscach jak to. Czyli takich, gdzie gracz może przyjść, ale nie powinien, nie musi tak naprawdę. No i co? No i nic nie ma tutaj. Jak to nie ma? Patrzcie, widzicie, gorączka złota. No mówię, kiedyś to grałem i troszeczkę widzicie, no pograłem tego singla, ale to było tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam fabuły. Więc wiecie. Sniper gdzieś jest. Czy on serio wyczajmy jest za tego drzewa? Patrzcie, ale jeszcze jak takie okno, oko przymrużył. Po narkach poszło? Czy mi się wydaje? Dobra, mamy czas. Przebiegnijmy szybko, bezpiecznie. Tutaj mamy, o, tutaj jakiś cel mamy, więc tutaj wbiegamy. Omin patrole uliczne. Wiedziałem, że ktoś tu jest. Do dupy ten pistolecik, kurde, na bliski. A wiecie co? Ja nie wiem, czy oni będą mi tu chcieli włazić, ale zabezpieczę się. Jak na razie z tego, co widzę, to mogą zaraz mnie tu próbować zraszować. A i kolejna sztabka. Okej, czyli dwie sztabki mamy. Czy to jest sztabka? Skąd oni to mówią? Patrzcie, widzę.
Ratujcie. Poka, poka, snajper. No patrz, nie mogę w niego wtrafić. Uwzględniam balistykę. Ale dupa, no. Strzel w niego, banie, w końcu, nareszcie po 20 strzałach trafiłem cokolwiek. Jeszcze, ale to przeszło. Oj, nic się nie dzieje. Ej, tam widzicie... Tam KMista jest. Headshot. Umrzyj. To czemu żeś kucnął w tym momencie akurat? Ale patrzcie, będzie rentgen. Przez jelitkę. Jak się szedł na plecy? Przecież zostawiłem tam to. O, co to bucha? Wy jesteście żałośni. Weźcie, nie wiem. Idzie się od razu zabijcie może czy coś. Ale chyba, że to już buchło. Sprawdzimy. Musiało to buchnąć albo... Albo nie wiem. Ale już jeden zginął. Dobra, wszystko jasne. Pięknie. Pięknie. Ale ogólnie ci snajperzy w grach są zawsze tacy słabi, te przeciwnicy, nie? Zawsze główny bohater musi być najlepszy, a przeciwnicy są takimi rakami. Patrz, przygotował ten snajper, nie umie zabić. Boże. Ja jego też w sumie, ale dobra. Ale jestem upośledzony snajperem, ale on jest ogólnie pewnie jakiś profesjonalny somacz tego. Ale leci poć. Ale tu przebiło mu nóżkę. Prosto w kości. No, ale rozruszał się chłopak. Ho. Już nie będzie nigdy narzekał na ból nóg. Dobra, lecimy. Tutaj nic nie widzę. Dobra, olać to miejsce. Lecimy tam, gdzie powinniśmy. Dobra, tutaj mamy jak przebiec. Jest okazja. Hopa! Nie wiem. Patrzcie na to. Ma innego nie ma. I cicho to zrobiłem. Dziwne, że on nie słyszy, co tam się działo. Wszyscy krzyczeli. Hilfe, hilfe, kaput! No i co? I tutaj czysto się wydaje. Dobra, jesteśmy na punkcie. Dalej mamy iść. Aha. Patrzcie, tam jest Niemiec. Widzieli mnie, czy co? Jak my widzieli? No ogólnie spostrzegawczy strasznie są oni. Zauważyłem. Jak coś oni w swoim życiu umieją, i tylko być, niż tylko to, żeby nie być celem snajpera. No co, ty tam sobie kampisz i patrz, wychylę na ciebie. No i co? I zginąłeś. I na co ci to było? Tak samo, na co wychylasz, patrz, dostałeś w głowę. I na co ci to było? Szczęścia nie dostaniesz w ten sposób. Okej, okay, widzę tutaj... A, myślałem, że to jest przejście. Rekord świat 200 na 506. No tak troszeczkę bardziej by to powinno go zranić, ale dobra. Taka amunicja do Thompsona się kończy. A myślałem, że to jest jakieś przejście jednak. Dobra, to ograniczona jest nawet ta mapa. Myślałem, że to będzie coś bardziej wielkiego. Ta teraz jest ogólnie i tak nowsza wersja, bo jest trójka, wyszła niedawno jakoś. Więc no wiecie. Hmm.
Okej. Okay. Jakieś granaty. Od podłużu ogółki wybuchu na trasie konwoju. Może nie być takie proste. Aż mi grę ścięło. Aż w sumie nie widzę przeciwników, to się uda. Anuluj. Skąd? Tutaj widać, że to był profesjonalny snajper. Nie żartujcie. Spacja. Jeszcze tam mam podłożyć. A widzę go. Ole, dostał pięknie. To był twój kolega, co? I co teraz o nim sądzisz? To było nawet zabawne. Ale zobacz, nikt nie zaalarmował. Ja bym na ich miejscu, jak wiedzą, że jedzie tędy konwój, czy coś, no to ja bym na ich miejscu po prostu natychmiastowo zawiadomił ten w taki sposób, że stanąłbym gdzieś na przejściu na tym, o. I zaczął krzyczeć, nie jechać, wrogi snajper, pewnie coś tam robi. Oni nie, po prostu idą, giną i nic nie robią innego. 100% legitną scam. Idziemy tutaj na górkę. Top. Cicho i skutecznie. A ja prawie go obudziłem swoją drogą. O, aż gra się, patrzcie. Widzicie to? To było za bardzo emocjonujące. Nic nie stało, nikt o niczym nie. O radio! Ale tak poinformował i teraz. Agrap 1, Wisła, odbiór. Chodź się do nas, Wisła. Narąbiemy się w trzy dupy. A. Uciekaj! A. Granat między nogi. No nie, ja bym zostawił też amunicję, czemu by nie? Zostawić jak najwięcej tego. Nikt na pewno się nie wyczai. No skoczkiem to on nie będzie. Gdzie jest ten punkt obserwacyjny? No to dobrze idę. Ale dobra, tym razem to zrobimy bardziej sneaky peeky. Patrzcie. Zero upośledzony on jest chyba. Bohater jest upośledzony, zmieniam, proszę go zmienić mi. To z was. No mój bohater za serio jest jakiś upośledzony, nie umie ci trafić z takiego gówna. Dobra, no i co? No idziemy dalej, no. Nie ma co się obijać bawełnę. Idziemy tutaj. Idzie dalej. Nie no, tam gdzieś musi być przejście, czyli ja poszedłem naokoło pewnie wtedy i skoczyłem jak głupi. Ej nie, tutaj też nie ma wejścia. Tu gdzie jest to głupie wejście? Może trzeba zejść niżej, żeby wyjść wyżej. Lol? Nie. Aha. Na widzie, gdzie jest tu wejście. Chyba, że jak tutaj byłem, to skoczyłem głupio. Elu, nie wiem skąd patrzycie, ale cześć. Nie. Nie tędy. Patrzę, tam jest ta butelka jedna. Nie trzęś tak się. Jakbyś nie zauważył, kim ja gram. I zdołniony ten snajper.
Kurde, zawodowiec jeden. Kim ja gram? Ale przeszło przez niego ładnie. Ej, została w nim kula. Patrzcie, wiecie jak to się robi? Kiedyś trafię. No kupię butelkę, weź się nie ruszaj. Profesjonalizm level Dawid. Nie umiem trafić nawet z kupie. Dobra, wiecie co, ja sobie zabiorę to ciało chociaż. Elo. Pięknie. Po 20 strzałach. Wow. Woda ognista. Jak mam się tam dostać? Zaraz Dawid pali jakiś poradnik na YouTubach. Jak dostać się w tamto miejsce, Sniper Elite? Nie żartujcie, że tu można się powspinać. Wiecie co, nie, to już jest przesada, nie? O, cutscenkę. Patrzcie, idealny strzał. Ale go się zniszczył nagle, widzicie, tak tekstury się zmieniły. To było widać. Koło odpadło. No to nie, pojedzie. Gin w końcu, no. Patrzcie. No nie taki. Spotted. Oni mnie zespotowali. Widzę, weź pod uwagę to kupię. Pięknie. Muszę wziąć, brać pod uwagę bardziej tą balistykę jednak. Tutaj jest taka, no jest ona, że kula opada jednak, nie? Ten akurat był blisko, to się nie musiałem nawet martwić. Co tu robi Tiger? O. Aha, widzicie, patrz, już poświetlałem się te znaczki. Jego słaby punkt. Patrzcie, za drugim strzałem. O, dostałem achievementa, zbiornik paliwa. Achievement get. No i co, i ząbka nie masz już, no i na co ci to było w sumie? Ale piękny strzał to leci. Muszę w niego trafić, patrzcie. Serio. Jak to prawie jego nie wtrafiło. Balistyka. Trochę wyżej zawsze trzeba. Widzicie jak to schodzi? Trzeba się przyzwyczaić do tego. To jak teraz. Minimalnie zawsze wyżej. I zobaczcie, ja strzelałem nad nim, a wtrafiłem, no, nawet nie w głowę. Piękny strzał. I teraz patrzcie, skop za skopem leci taki. Mi się wydaje, że ten czerwony w ogóle mi pokazał, jak strzelić mam. Przez nos. Musiało boleć. Znaczy on tego nie poczuł w sumie aż za bardzo.
Boom. Dostałem achievementa czapki z łów 100 zabić, żeby było headshotem. No to trochę pograłem na tym multi jednak. Jak widzicie. O! Oh. Ej, gra mi się ścięło, tknąłem chyba na tym. Dobra, idziemy. Amunicją dalej nie pogardzę. Idziemy teraz, o. No i tak to się zmienia fakt, że nie mam do Thompsona, ale... Damy radę jakoś, nie? Serio taki upadek mi tyle zrobił? Chodźmy. Jeszcze żyją. Ja zebrałem mu pistolet. Jednostrzałowiec. Co nie? Zero. Weź się mógłbyś czasami się nie ruszać. Byś mi jako profesjonalnemu snajperowi, który nie potrafi trafić nawet w butelkę. Znaczy butelka to nawet nie jest... Znaczy butelka jest nawet prosto, ale... Profesjonalny snajper nawet nie umie trafić człowieka. O, jeszcze z miną Thompsona widzieliście? Na cutscence tej. No ale kurde, misja się udała. Misja zakończona sukcesem. Jedną butelkę, nas dwóch i cztery sztabki z 10, co? Nawet nie wiedziałem, że tyle znalazłem. Dobra. W tym momencie ogólnie chciałbym wam podziękować za to, że obejrzeliście ten filmik. Zapraszam do innych odcinków z właśnie, niech będzie The Foresta, Cyber Elite oraz Minecrafta oraz OSU. A więc z nich was zapraszam bardzo serdecznie, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Pa, pa.